Cześć i czołem, witajcie na kolejnym odcinku Yes Your Grace. Będziemy kontynuować nasze przygody. Zostało nam 9 tygodni już do nadejścia Radowi, więc czasu coraz mniej. W skarbcu się cały czas nie przelewa, 23 złota raptem. Jedyne tylko co tu widzę, że mamy sporo. Chyba wezmę to, wiedźmy już przygotuję zawczasu, więc 25 mi zostanie. Karnawał to było 30, tak? No w ogóle tutaj jest? Uwzględnione? Chyba nie. Dobra, zapisuję, kontynuuję, lecimy dalej z fabułą. Trzech osobników nam przybyło. Aha, dobra, jeszcze dwóch dobyło. Och, córeczka nasza będzie. No proszę. No dobra, tu mamy te wszystkie znaleziska całe. Więc zacznijmy od generała. Wracam od pana Torlando, wasza wysokość. Nie wiem dużo o pisaniu, ale ten człowiek zdaje się wiedzieć, co robi. Trochę jedynie zastanawia mnie, dlaczego zadawał tyle pytań na temat mojej bielizny. Okej. <Okay. grystanie> Bo bieliznę go wypytywał, biedaczek. No cóż. Dobra. Co tu mamy? Masza. Momencik. Żebym miał tutaj sojusznicy. Masza to... Aha. To ta. To jeszcze jedna rzecz. Zawczasu. Bo my ją ostatnio tu wezwaliśmy. Czy ja tu będę miał Maszę? W sumie teraz jej nie widzę. Ale z tego co kojarzę, pamiętam przynajmniej. To na czegoś od nas oczekiwała. Ale tu widzę chyba, nic z tego nie wezmę. Dobra, lecimy. Zwałeś mnie. Kołom dostępny, okej. Okay. Aha, nic tu więcej widzę, nie możemy zrobić z nią. Ciekawe. No nic, trudno. Jak sobie życie, wasza wysokość? No cóż, myślałem, że będę miał jakąś możliwość z nią porozmawiać, ale widzę chyba przepadło. No cóż, trudno. Kupiec, Cedani, kupiec. Wasza wysokość, jestem Jonas Perkins, wędrowny kupiec. Mam dla was unikalny przedmiot, kolekcjonerski. Zestaw kart, ale zanim mnie odeślecie, pozwólcie, że wam pokażę. Widzicie? Każda karta ma ilustrację pięknych, egzotycznych kobiet. Wiem, że królowa może tego nie pochwalić, ale nie musi wiedzieć. Tylko 12 sztuk złota. Ale po co mi te karty? Rozpoznaję twoje imię, Jonas. Tak, do usług. Dlaczego pytacie? Okej. Tak myślałem, że skądś znam te rękawiczki. Idziesz do moich lochów. Chyba znam kogoś, kto chce się z tobą rozmówić. To nieporozumienie. Mam na imię Jotan. Tak, Jotan, nie Jonas. Jeszcze teraz kuźwa. Ależ kręci. Prawdopodobnie powinniśmy zaprosić Lady Maszę. A, teraz. Powiedzieć jej, że znaleźliśmy jej zaginionego przyjaciela. W sumie to możemy to chyba już w sumie teraz jeszcze raz zrobić. Lady Masza szuka gdzieś pomocy u króla. Chciała pożyczyć złoto. Aby zapłacić swoim strażnikom, twierdziła, że niejaki Jonas w czerwonych rękawiczkach pożyczył od niej pieniądze, nigdy nie zwrócił. Eryk nie pomógł tego. A, nawet nie wiedziałem, że taka możliwość jest. Zaproście. To nawet dobrze. Nie muszę w archiwum klikać, tylko mogę w sojuszników. I mam całą historię. No dobra. Super wiedzieć. Cedani.
Co tam masz? Czyżby kolejnego zwierzaka, kartofelku? Co tym razem? Jaszczurka byłaby interesująca. Trudno się nimi opiekować. A to tylko głupia zabawka. Rekrutacja agentów jest znacznie trudniejsza niż możesz sobie wyobrazić. Dlaczego agenci? Dlaczego zamierzasz ich wykorzystywać, kartofelku? By uratować Lorsulię i Diastiego przed złym księciem. Kiedy moi agenci będą gotowi, sprowadzimy Lorsulię do domu. Moi agenci będą najlepszymi przyjaciółmi z Dusty. Może kiedyś pozwolę ci ich użyć, jeśli będziesz grzeczny. Do ojca, tak? Tego króla. Kartofelku, Iwo nie jest zły. Poza tym nie jest już księciem, jest teraz królem. A Atana jest naprawdę daleko. Cóż, to wydają się być dobre argumenty, ale... Ty rób swoje, ja będę robić swoje. Pokaż no tą zabawkę. Jest dość niezwykła, prawda? Nie wygląda, jakby pochodziła z naszego kraju. Skąd ją masz? Maja mi ją dała. Mówi, że przynosi szczęście. Rozumiem. Teraz zmykaj, Zedani. Zobacz, czy nie znajdziesz jakichś innych agentów. Tak, ojcze, wasza wysokość. Muszę poznać tę przyjaciółkę Asali. Okej, czyli pewnie do ogrodów będziemy musieli iść. Dobra, kupiec. Wasza wysokość, normalnie nie zawracałbym ci głowy, ale nie mam innego wyboru. Jestem kupcem, dostarczam towary z jednego miejsca do drugiego. Sprzedaję różnego rodzaju drobiazgi. Co sprzedajesz? Obrazy zabytkowe, zwoje, historyczne relikty. Raz nawet miałem drewnianą nogę władka Laskonogiego. Właśnie tak. Poszło za szalone 200 sztuk złota. Ale nic z tego teraz nie ma znaczenia, ponieważ zostałem okradziony w drodze do mojego rodzinnego miasta. Prawesk. A jeśli się nie mylę, teraz potrzebujesz funduszy, aby kontynuować swoją podróż. Dokładnie. No tak, i oczywiście będzie maksymalna kwota, którą się posiada. Naprawdę, znacie się na rzeczy, wasza wysokość. Potrzebowałbym 23 sztuk złota, żeby stanąć na nogi. Jestem człowiekiem interesu, więc wiem, jak zainwestować te pieniądze. Szybko osiągnę zysk. Spłacę cię tak szybko, jak to możliwe. Oczywiście z odsetkami. Teraz tak. Jeżeli ja mu dam 23 sztuki złota, to podejrzewam, że zbankrutuje. Bo przypuszczam przynajmniej, że wiedźma wróci. Będzie chciała swojej zapłaty. No, generała bym wysłał. Szkoda, że tu nie ma dostępu do statystyki, jakie się ma. Odsetki. No to też niby brzmi dobrze. Ale trzeba pamiętać, że ja mam wydatki jeszcze, na których póki co jeszcze mi nie stać, a też muszę je dokonać. Żeby była mniejsza kwota niż tu, to niestety. Będziesz musiał znaleźć kogoś innego, kto ci pomoże. Co? Dlaczego nie chcecie pomóc prawdziwie uczciwemu człowiekowi? Władek Laskonogi. To było dobre. No, ale na szczęście nie mamy strat moralnych. No dobra. Wstajemy. Będziemy mogli w końcu generała wysłać do okolicznych miejscowości. Co my tu mamy? Lochy i ogrody. To najpierw to na ogrody. Dziękuję, że pozwoliliście na tę wizytę, wasza wysokość.
Tak, ojcze? Wytłumacz to proszę, Asalio. To jest zabawka. Tak, Cydani dostała tę zabawkę od Mai. Widziałem taką zabawkę już wcześniej. Maja, nie jesteś z Brawi, prawda? Ja i moja rodzina dużo podróżujemy. O, żona przyszła jeszcze do tego. Przechodziłam obok i usłyszałam tutaj jakiś raban. Wszystko w porządku, kochanie? Spójrz na tę zabawkę, Aurelio. Aureelo. Poznaję to. Oczywiście, że tak. Widzieliśmy identyczną, kiedy zostaliśmy obrabowani przez Beirana 13 lat temu. Skąd masz tę zabawkę, Maja? Moi rodzice dużo podróżują. Jesteśmy wędrownymi kupcami. Musieli gdzieś to kupić. Twój akcent, tak, ta zabawka, pobyt w Davel przez jakiś czas? Jesteś zradowi. Powiedz mi, że nie miałaś o tym pojęcia, Salia. Ojcze, proszę, nie! Nic jej nie rób. To wszystko moja wina. Poprosiłam ją, żeby nas odwiedziła. Przygotowujemy się do bitwy. Planujemy jak odeprzeć atak. A radowianie są już w moim zamku. Aha. Zobacz, co zrobiłaś, ojcu, Eryk. No, i straciliśmy przytomność. No dobra. Och, obudziłeś się. Eryk, to już się powtórzyło dwa razy. Ach. Przyjaciółka Sali jest radowianką. Przygotowujemy się do wojny przeciwko nim. Oni już tu są. Tak, rozmawiałam już z nimi. Asalia nie będzie się już widywać z przyjaciółką. Postanowiłam jej nie zabijać, ale wyrzuciłam ją z zamku. Jest tylko młodą dziewczyną. Być może, ale to o nas... Ale jak to o nas świadczy? Nasza córka bawi się z wrogiem w naszym zamku. Nie myślałeś chyba, żeby pozwolić jej zostać, prawda? No dobra. Nie pozwoliłbym Mai zostać w naszym zamku. Dobrze zrobiłaś, kochanie. Dziękuję ci. Radowianie nigdy nie przynoszą nic dobrego. Twoje omdlenie. Nasze nieudane próby spłodzenia następcy tronu. Złam obietnicę i zostaniesz ukarany. Twoje królestwo będzie żyzne, ale nie zobaczysz następcy wśród potomstwa. Czy nie tak to szło? Kiedy obiecałem moją pierworodną córkę Byronowi, nie zrobiłem tego, ponieważ bałem się wiedźmy. Zrobiłem to, aby nas ochronić. Byłem wówczas przekonany, że Byron jest głupcem, że się na to zgodził. Z pewnością bandyta nie byłby w stanie przebyć takiej odległości. Wejść do sali tronowej i odważyć się poprosić króla o jego córkę. A jednak... Mówię ci, to sprawka tej czarownicy. Jak inaczej mógł zostać królem? Jak inaczej mogą grozić nam wojną? Jak inaczej mógłbyś mieć syna? Możesz mieć rację. Przyjrzyj się tej klątwie, kochanie. Zobaczę, czy możemy to zrobić od razu. Przynajmniej zdejmę nieco ciężaru z twoich barków. Dziękuję ci. Czuję się teraz lepiej. Czas wstać. Chyba lepiej porozmawiam z Asalią. O kurde. Się dzieje. Tak, ojcze? Przepraszam, ojcze, nie chciałam cię zranić. Dobra. Nic mi nie jest, ale nie jestem już taki młody. Lekarze twierdzą, że sytuacje stresowe mogą mieć taki efekt. Nie chciałam cię denerwować, ojcze. Ale skąd
ta wojna, ojcze? Czy życie nie jest wystarczająco trudne? Po co sobie wzajemnie wszystko utrudniać? Wiem, że Maja pochodzi z Radowi. Kiedy mi powiedziała, moje serce zamarło. Wiedziałam, że to oznacza kłopoty, ale później poznałam ją bliżej. Oni nie są źli, są tacy jak my. To nie barbarzyńcy, jak matka lubi ich nazywać. Oni atakowali nasze wioski. Oczywiście, że są wśród nich bandyci i złodzieje, ale to nie znaczy, że wszyscy tacy są. Jesteś królem, ojcze. Powiedz mi, czy nigdy nie musiałeś ukarać złodzieja lub bandytę, który pochodziłby z Tavern? Cóż... Czy to, że jedna osoba dopuściła się złych czynów, oznacza, że wszyscy jesteśmy źli? Po prostu nie rozumiem, dlaczego musimy walczyć. Oni są dla nas zagrożeniem, chcą przejąć nas zamek. A co, jeśli wszystko źle zrozumiałeś? Nie możemy ryzykować, Azalia. To wszystko jest bardzo skomplikowane. To... wielka szkoda, ojcze. Ale kto wie, może kiedyś... Może kiedyś? No. Mądre słowa od córki usłyszeliśmy. Pójdźmy do loków. Dobra, tu mamy tak. Kupca... A, i tu jeszcze ten wieśniak jest. Wasza wysokość, popełniliście błąd. Nie zrobiłem nic złego. Ukradłeś złoto od Lady Maszy. Niedopuszczalne. Ona zdecyduje, co z tobą zrobić. Lepiej, żebyś się już więcej nie widział... Lepiej, żebym cię już więcej nie widział handlującego w Dawer. Ale wasza wysokość... Naprawdę nie miałem nic złego na myśli. Proszę, wybaczcie mi. Okej. Okay. Czy z tym wieśniakiem coś mamy? Nie mogę znieść tego miejsca. Proszę, wypuść mnie stąd. Nie widziałem, że wasza wysokość nie pochwala pyłu. Myślałem, że nie różni się on od żadnego jednego produktu. Ludzie chorują z tego powodu. Każdy, kto sprzedaje pył w Tavern, zostaje uwięziony. Zostaniesz tu, aż przybędzie Lord Lurs. Aha, okej, okay, czyli jeszcze Lursa nie zaprosiłem. No, właśnie, widzicie. A dwóch chyba się nie da zapraszać, jak mi się wydaje. Spróbujmy. Ale chyba raczej nie mamy gołębia do tego celu. Lurs. Brak dostępnych gołębi, no dokładnie. Stać nas tylko na jednego. Dobra. Wyślijmy tego generała. Tu mamy znak zapytania. Kosanno. No dobra, wyślijmy tu. Generał. Jeden, okej, okay, super. I wysłaliśmy generała. I możemy przejść do następnego tygodnia. Dobra, jak nam tutaj sprawa wygląda? Oboje wrócili. Czyli na nich obojga potrzebuje 20 sztuk złota. Mieć minimum. No dobrze. 28 mamy. Teraz tak, czy to jest później odnotowywane? Chyba nie. Okej. Okay. Minus 20 to byśmy mieli 8. A z... ile my zyskujemy? 14. 24. 25? Dobrze liczę? Chyba tak. 25 sztuk złota. Okej. Okay. To chyba trzeba powoli robić. 8 tygodni. Zanim zbierzemy kolejno. Przygody generał. Generał będzie dostępny podczas bitwy. To jest, to jest pole treningowe. Otrzymujesz 10 do armii tygodniowo. 35. Odblokuj eksplorację 7 dodatkowych lokalizacji na mapie. Okej. Okay. Dobra, to ja jeszcze tutaj jeden tydzień poczekam i będziemy trzeba będzie to robić. Dobra, kontynuuj.
gadaj. Wasza wysokość, wpadłem na niewielki obóz bandytów. Trzymali kupca w niewoli. Pomogłem mu, w zamian dał mi to złoto. 11 sztuk, super. Entry. Wasza wysokość, zorganizujemy sąd królewski, kiedy przybędzie Iwo. Tuż przed bitwą. W ten sposób może sam wziąć udział w rozprawie. Mam nadzieję, że do tego czasu będziemy gotowi. Nadal mamy trochę czasu na przygotowania, więc musimy się postarać znaleźć sprawcę. Pamiętajcie, że nasi agenci mogą być pomocni w badaniu znalezionych przez nas przedmiotów. Wiem, Henry, wszystko będzie dobrze. Ja coś czuję, że ja mogę czegoś nie dopilnować. Jeszcze wróćmy tutaj. Lursa muszę zaprosić jeszcze. Maszę teraz zaprosiłem. Grego też już zapraszałem, tak? Tak. No dobra. No zobaczymy. Alena. Wasza wysokość. Usunęła mgłę z lasu. Przynajmniej na razie. Jednak nikogo tam nie ma. Być może to, co mówią wieśniacy, jest prawdą. Duchy lasów mogą zmieniać ludzi, zwierzęta, aby trzymać innych na dystans. Niemniej jednak spełniłam swoje zadanie. W istocie, dziękuję ci. Okej. Dobra, mamy Maszę, czyli więźnia. Możemy... O, i Lady Ada jest. Lady Ada. Moment. Masza, to wiem, o co chodzi. Zzywałeś mnie. Zgadnij, kto na ciebie czeka w moich lochach. Och, dorwałeś tego szczura, prawda? Oto trochę złota za fatygę. Dziękuję, wasza wysokość. 7 plus złota. No super, 46 już mamy na plusie. I 130 żołnierzy do nas dobyło. Super, elegancko. Wieśniak. Wasza wysokość, niech bogowie błogosławią was za wsparcie w budowie świątyni. Wiele osób ma nadzieję na lepszą przyszłość. Bogowie już dali nam znak swojego miłosierdzia. Pogoda stała się szczególnie sprzyjająca dla naszych upraw. Chcielibyśmy świętować dziś wieczorem, przygotowaliśmy przyjęcie dla wszystkich. W nocy złożymy ofiarę bogom, aby podziękować im za ich miłosierdzie. Aby pokazać wasze wsparcie, prosimy was jedynie o kilka zasobów, które moglibyśmy dodać do naszego stosu, lub o wiedźmę, która mogłaby pomóc nam wysłać ofiary prosto do naszych bogów. Okej, dam ci trochę zapasów, 23 sztuki. Wyślę wiedźmę. Postradałeś rozum. Jeżeli chodzi o zasoby, to jestem w stanie to im dać. Jak najbardziej. Nawet, że będę miał tylko dwa. Wydaje mi się, że to nie będzie błąd. Proszę bardzo. Udanego świętowania. Jest. Te zapasy powinny wystarczyć, aby zadowolić bogów. Dziękuję, wasza wysokość. Bogowie wynagrodzą was za wasze dobre uczynki. Dobra, teraz mamy tutaj Lady Adę. Więc ja sobie tutaj... Lady Ada, kolejny znalazł złodzieja, o którym mówiła Lady Ada po przekazaniu jej więźnia, zaoferował swój sojusz nadchodzącego w bitwie. Okej, okay, czyli dostaniemy 60 wojska plus jeden zasób, tak? 60 wojska, czyli będziemy mieli 800. Fajnie. Wasza wysokość, miło was znów widzieć. Przynoszę wieści. Słyszałam, że sprzedajecie obrazy lordowi Basemary. Chwalił się, że zawarł z wami jakąś umowę. Tak, odwiedził mnie. Nie jestem pewna, jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie, ale chciałam was o tym poinformować. Lord Basemary nie jest żadnym kolekcjonerem sztuki. On jest artystą i egomaniakiem. Kupuje te piękne dzieła sztuki i je pali.
To wielka szkoda, bo są bardzo cenne. Ci artyści zdecydowanie zasługują na uznanie. Ale on wierzy, że tylko jego dzieła zasługują na miano prawdziwej sztuki. Proszę pamiętać, że jeśli oddacie mu obraz, zostanie on spalony. Oczywiście, dziękuję za informację. Muszę z nim o tym porozmawiać. Ciekaw jestem, czy będę miał okazję jej dać tego więźnia przekazać. Nie, guzik. Będziesz jeszcze raz tu przychodzić. No dobra, co tu mamy? Wieśniaka i kupca. Wasza wysokość, przynoszę wam wieści. W lasach na północy pojawiła się jakaś dziwna anomalia. Może to magia. Królowe światła. Kolorowe światła znikąd w środku nocy. Brzmi przerażająco. Czy wiesz coś więcej na ten temat? Odwiedziłem Oborkę. Wioskę obok lasu. Rankiem po jednej z nich, z tych anomalii. Powiedzieli, że dzieci lorda Jovana zaginęły tamtej nocy. Mówię wam, w to wplątana jest magia. Aha, i wiedźma, tak? No dobra. To może być niebezpieczne, więc trzymaj się od tego z daleka. Wyślę tam moją wiedźmę jak najszybciej. To bardzo życzliwe z waszej strony, wasza wysokość. Ten będzie chciał jeszcze pewnie generała do całego kompletu. Sprzedaję paczki zasobów, wasza wysokość. Pozwól, że pomogę ci w walce. Oferuję najlepsze ceny w całym Dawer. Tylko 28 sztuk złota za 22 paczki zapasów. Ale po co mi te zapasy? Jak uważacie? Kup pył wyroczni, 7 sztuk złota. Brzmi sprawiedliwie. No nie, no bo znowu nie będę miał na tamto, a chciałbym już tamto wszystko zakupić. Dobra. To by było na tyle, dziękuję ci. Rozumiem. Wrócę do tawern za kilka tygodni, wasza wysokość. Do zobaczenia. Okej. Okay. Czyli tak, najpierw to my możemy wstańmy, przejdźmy, zróbmy obchód po całym zamku. Aha, tylko że tu nic nie mamy w sumie. No dobra. W każdym bądź razie. Mapa. I teraz tak. Nie wiem, czy ja już to odwiedzałem, czy też nie. Może... tego generała jednak wysłał gdzieś. Kaskiper. Chyba tu nie wysyłałem, bo inaczej by to chyba znikło. Więc niech będzie. Jeden tydzień. Generał. Potwierdź. Jak na 2 tygodnie. Tygodnie do ukończenia jest 1. Nie rozumiem tego. No ale dobra. Dobra, lecimy. Wciąż mógłbym zaprosić lorda. A, tak, dokładnie. Lady Ade zaprosimy. I teraz możemy zakupić. Dobra, mamy ile złota? 64 sztuki. Więc teraz tak. 10, otrzymaj 10 do armii tygodniowo. To jest 35. Ale ja może to najpierw wezmę. Pytanie, dlaczego ja mam tu 740? A, dobra. To w tym tygodniu będę miał więcej. Super. Okej. Okay. Teraz tak, mamy 39. To na razie to. W następnym tygodniu będzie pewnie albo to, ale prędzej to. Bo to nam pewnie chyba lepiej by się opłacało. 39. Są lokalizacje dodatkowe. Tak. Dobra, ile tu mamy nagrania? 30 minut. Dobra, zróbmy jeszcze jeden tydzień.
na tym zakończymy wówczas. Więc zapisz, kontynuuj. O, jakiś lis. Czyli będzie nowe zwierzątko naszej córeczki. Towary lorda Etona były skutecznie chronione, zgodnie z rozkazem, wasza wysokość. Okej. Okay. Lady Ada. Wasza wysokość, wzywałeś mnie. To wszystko. Kurde, jak ja mogę mu jej dać tego więźnia w takim układzie? Coś tu nie trybi. Jest zmarnowany gołąb. Na razie dziękuję. Daj mi znać, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Ja pierdzielę, no. A, wieśniak. Poza tym bankier tu mi przychodzi? Wasza wysokość, próbowaliśmy to przeczekać. Ale babuszka wróciła. Ja pierdzielę, znów nie mam tej. Jej ludzie na koniach przyjechali. Przejęli trzy wioski, wasza wysokość. Zmuszają wszystkich do karmienia swoich dzieci ogromnymi ilościami jedzenia. Boimy się, że babuszka po nie przyjdzie, wasza wysokość. Ona chce je zjeść. Musicie coś zrobić. Są tam teraz. Wyślijcie swoich ludzi. Są w trzech wioskach. Czerwony koniec w Oburce, czarny koniec w Jabłonce, a biały koniec w Belce. Zobaczę, co da się zrobić. Wasza wysokość, zaznaczyłem dla was te lokalizacje na mapie. Jeśli otworzysz mapę, będziesz mógł skierować agenta do tych lokalizacji. Dziękuję wam, wasza wysokość. Wiedziałam, że możemy na was liczyć. Okej, czyli mamy trzy lokacje. Ciekawie. A bankier po cholerę do nas przyszedł? Słyszałem, że Westkapier nie jest w najlepszym stanie. No chyba źle słyszałeś, wasza wysokość. Chciałbym zaoferować swoje usługi. A, pewnie chodzi o to. To na razie tyle. Ja nie będę od niego nic pożyczał. Bank Florencja zawsze chętnie pomoże. Mam nadzieję, że ja do czegoś tego nie potrzebuję. No dobra, Cedani, co u licha? Robi lis w sali tronowej. To mój nowy agent. Sykacz. O kurde, nazwy też wymyśla niezłe. Wracamy do zwierząt, tak? Cóż, raczej nie da się wysłać zabawki na misję. Nic nie rozumieją, bez względu na to, jak dużo im wyjaśniasz. Poza tym, ten był trudny do zrekrutowania. Zajęło to trochę czasu. Dlaczego go tak nazwałaś? Och, to proste. Ponieważ syczy. Czy trzymanie lisa to dobry pomysł, Andri? Oczywiście, że tak. To lis. Nie powinien sprawiać zbyt wiele kłopotów, wasza wysokość. Ha! Sykacz może zostać. Tak! Sykacz wkrótce będzie znany wszędzie. Najpierw w Davern za swoje szlachetne czyny, potem w Watanie, kiedy sprowadzimy Lord Sulie i Diastiego z powrotem. Być może pewnego dnia będzie mógł konkurować z Noxim, pogromcą smoku. Gdy przejdzie inicjację, zostanie wysłany na misję. Ahaha, się zaczyna. Aurelia, sama się pofatykowała do nas? Jak się czujesz, kochanie? Martwię się o ciebie. Zemdlałeś już dwa razy. Co jeśli to się pogorszy? Kto obejmie tron? Myślę, że musimy podjąć większy wysiłek, kochanie. Być może Andri ma rację. Musimy się bardziej postarać. Czuję, że nie wypełniłam swojego obowiązku jako królowa. W tych czasach król powinien mieć syna. No dobra. To niech tego chciałem.
To twoja wina. Powinnaś się bardziej postarać, aby zrobić mi syna. Chciałem delikatnie, ale niestety nie to wybrałem. Potrzebujemy następcy, w przeciwnym razie Ivo przejmie Daver. Oczywiście, kochanie. Może spotkamy się później w nocy, kiedy wszyscy sobie pójdą. Mam kilka pomysłów, jak sprawić, żeby było bardziej interesująco. Może to pomoże. O! Myślę, że Amrella bardzo się wszystkim martwi. Powinienem zrobić coś, żeby poczuła się lepiej. Może jakiś mały upominek, przypominający jej, że ją kocham. Bez względu na wszystko. Aha, okej. Sugestia poszła. Dobra, wstańmy. No. A i tu widzę, też nic nie mamy do zrobienia. No dobra. Czyli teraz tak, mapa. I mamy te nowe lokacje. Czyli tak, to była jabłonka, obórka i belka. Nie wiem, czy odległość ma tu jakieś znaczenie. W każdym razie wyślijmy najpierw do jabłonki generała. Potwierdź. 0 tygodni, okej. Wysłaliśmy go. No i cóż, możemy jeszcze tylko wysłać po sojusznika jakiegoś. To teraz pytanie, kogo ja bym mógł tu wysłać? A, Luz! Kurde, to ja pomyliłem Adę. A, to ja wtedy nieźle wysłałem. To Luz czeka chyba, tak? Sekretna wiadomość zadańczona ten przekazowy. Nie wiem, już się chyba głupie troszeczkę. No ale dobra, niech będzie. No i to chyba wszystko będzie, więc możemy podsumowanie zrobić. O, a coś tu się dzieje chyba. Aha. Łaskoczysz mnie, przestań. Od tej strony nic nie zdziałasz. Ups. O. Proszę bardzo. To nie jest takie proste. Aha. A Sera włożyła coś do mojej pościeli. Poszłam spać, a teraz wszystko mi swędzi. To tylko trochę proszku z pokrzywy. Wkrótce ci przejdzie. O Boże, jedyny. Asalia, poproś swoją... Przeproś swoją siostrę. Nic nie zrobiłam, to nie ja. Wszyscy wiedzą, że to ty. Asalia! Dobrze, przepraszam. Porozmawiamy o tym później, Asalia. Ech, i dlatego właśnie nie mamy następcy kronu. Ech. Może spróbujmy innym razem. Może nadal spróbujemy dziś, wieczorem. O kurde. Na Amory się zebrało. No dobra. W każdym razie mamy 46 sztuk złota. 46, a tam powinienem mieć 20. Minus 20 to będziemy mieli 26. Więc to robię od razu i nie czekam. No i dobra, no i w ten sposób będziemy kończyć ten odcinek. No, coraz bliżej jest nadejścia Rodowi, 6 tygodni, więc jakby nie było, to będą pewnie jakieś jeszcze 3 odcinki, 3-4, no nie wiem jak to tam później będzie. No i później będzie coś nowego, to tak napomknę. No dobra. A tymczasem bardzo wam serdecznie dziękuję. Jak się podobało, to zapraszam do łapki, dania, jakiegoś komentarza i oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrypcji kliknięcia. Dzięki serdeczne, do następnego, trzymajcie się, hej. Zapisz sam.